Jest bezpiecznie i bardziej komfortowo, a salę wypełnia nowoczesne wyposażenie. Oddział laryngologii Szpitala Wojewódzkiego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży został gruntownie przebudowany i dostosowany do warunków epidemiologicznych. Wyremontowana laryngologia pomieści 14 pacjentów, którzy będą ulokowani w 10 izolatkach i dwóch salach dwuosobowych. Przedsięwzięcie kosztowało 8 milionów złotych i zostało zrealizowane ze środków budżetu państwa w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. No jest to zupełnie, można powiedzieć, nowy oddział. Oddział jest przede wszystkim przystosowany do leczenia w warunkach pandemii. Sale są tak skonstruowane jak w oddziałach zakaźnych, czyli jest podciśnienie, które zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusom i innym patogenom. Doktor Dorota Kuryga, autorka nagrodzonego przez NCBR projektu i koordynatorka pionu laryngologii, przyznała, że wypracowane rozwiązanie to odpowiedź na sytuację, jaką pandemia wprowadziła w środowisku medycznym. Realia były bardzo zmienne, niepewność, niestabilność. Miałam duże wątpliwości, trudności, czy dociągniemy ten projekt do końca, natomiast dzięki wsparciu kolegów, koleżanek, dzięki wsparciu dyrektora udało się sfinalizować przedsięwzięcie i udało się nam wykonać badania naukowe, które pozwoliły nam opracować ścieżki bezpiecznego poruszania się między pacjentem, bezpiecznego w tym względzie, że kontakt jest jak najkrótszy z badanym pacjentem i dzięki temu ryzyko przeniesienia wirusa jest zminimalizowane. Wszystkie procedury, to znaczy 10 procedur, wśród których mamy badanie nosa, gardła, krtani, ucha, także wykonywanie drobnych zabiegów, procedura dekontaminacji i sterylizacji aparatury medycznej, również procedury, które pozwalają oddzielić pacjentów bardziej, mniej zakaźnych, a także leczyć pacjentów z dusznością, zostały wdrożone w naszym oddziale, są umieszczone na stronie internetowej szpitala, także swoją wiedzą chcemy dzielić się z innymi ośrodkami, z innymi lekarzami, zachęcamy do odwiedzania naszej strony i ściągania plików, w razie pytań również jesteśmy pod telefonem. Oddział został wyposażony w nowoczesne endoskopy i aparaturę diagnostyczno-leczniczą. Oddział jest śliczny, wyremontowany, pacjenci są też bardzo zadowoleni. Sale są pojedyncze, z łazienkami, z prysznicami, więc komfort, że tak powiem, jest super. Jak przyznaje Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego, organu nadzorującego łomżyński szpital, oddział może być przykładem, jak poprzez wiedzę, zaangażowanie i doświadczenie można pozyskać olbrzymią kwotę dofinansowania na dostosowanie leczenia chorób laryngologicznych do potrzeb XXI wieku. Bardzo ważny oddział w naszym szpitalu łomżyńskim, który jest jednym z wiodących szpitali w kierunku laryngologii i nasze szczęście, że mamy panią Dorotę. Ten oddział jest perełką w naszym szpitalu wojewódzkim i cieszymy się, że dzisiaj będzie konferencja naukowa, bo o tym, że są wspaniałe urządzenia, są wspaniali ludzie, specjaliści, ale też mamy po prostu czym się pochwalić w dziedzinie badań naukowych i też w tym programie to jest zauważalne, że robione są konferencje, warsztaty medyczne. Do gratulacji i podziękowań włączyli się podlascy parlamentarzyści. Dobrze, że taki szpital wojewódzki mamy w naszym subregionie łomżyńskim. Jeżeli wychodzi taki szpital z kolejnymi inicjatywami, które mogą być tutaj leczone przede wszystkim i to dobrze służy o tym, bo nie tylko będą korzystać z tego mieszkańcy Łomży, ale również mieszkańcy ościennych powiatów, Zambrów, Kolno, Grajewo i myślę cały ten subregion. Inwestycja w zdrowie jest to najlepsza inwestycja. Remont oddziału laryngologicznego, który został zrealizowany w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przeznaczony był dla szpitali jednoimiennych, a takim została łomżyńska placówka w marcu 2020 roku. Oddział laryngologiczny przestał być oddziałem covidowym z początkiem marca. Natomiast już od kwietnia w szpitalu wojewódzkim chorzy na koronawirusa będą leczeni na standardowych zasadach, jak pozostali pacjenci. Zupełnie zostaną wygaszone specjalne oddziały covidowe. Giants, good die, they beat and they are, they fight and they fall. Giants.
Rodem Podlasianie, sercem Polacy, a talentem z pewnością będą świata obywatelami. Artystycznie utalentowana młodzież otrzymała stypendia marszałka województwa podlaskiego. Dzięki wsparciu finansowemu będą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Te stypendia to jest nic innego jak wyraz uznania dla Państwa ciężkiej pracy, dla Państwa wspaniałego talentu. Cóż my jako zarząd województwa oprócz tych stypendiów możemy Państwu jeszcze powiedzieć? Oczywiście bardzo serdecznie podziękować i powiedzieć, że jesteśmy z Państwa dumni. Jesteśmy dumni, jesteście w pewnym sensie też elitą naszego województwa. I naszym obowiązkiem jest o Państwa dbać i starać się, żeby jeszcze Państwa grupa stypendystów była szersza, tak, żebyśmy naprawdę szczycili się tym, co robicie nie tylko tutaj w naszym województwie, ale też i na arenie całego kraju, a też i być może całego świata, i tego Państwu w imieniu własnym i całego zarządu życzę. Stypendyści zgodnie podkreślali, że otrzymane wyróżnienie to dla nich wyraz wsparcia ze strony zarządu województwa i dowód na docenianie ich dokonań. Samorząd województwa podlaskiego stara się co roku wspierać młodzież utalentowaną artystycznie w postaci stypendiów naukowych, artystycznych, i cieszą się, że z subregionu łomżyńskiego, z miasta Łomży, z powiatu łomżyńskiego ponad prawie 30 osób dostało takie stypendia. Będzie to bardzo pomocne, bo każda pomoc dla młodego artysty jest potrzebna i myślę, że dzieciaki z zadowoleniem przyjęły werdykt komisji i wsparcie samorządu województwa, co pozwoli rozwijać się nadal. Ten talent artystyczny będzie pełniejszy, sprawniejszy, bo w dzisiejszych czasach finansowanie i pomoc finansowa jest bardzo potrzebna. Wśród 150 zdolnych i utalentowanych stypendystów znalazło się 5 roztańczonych par. To mistrzowie i wicemistrzowie województwa podlaskiego w tańcu towarzyskim. Cieszy nas to właśnie, że teraz po tylu latach, czyli w tym roku 2022, dostaliśmy taką właśnie szansę na to właśnie, żeby ktoś po prostu nas właśnie wspierał w takim działaniu, bo nie ukrywaniu, że jeżeli o taki taniec właśnie bardzo zaawansowany i o rozwój właśnie młodzieży, już na takim etapie, gdzie jesteśmy, no wiadomo, że te koszty są troszeczkę wyższe, nawet powiedzmy duże. Dlatego, że po pierwsze szkolenia, dwa to wyjazdy na turnieje, gdzie finansują sami rodzice. Cieszy nas to jeszcze po prostu, że przez tą właśnie pandemię udało nam się utrzymać w ogóle właśnie poziom i mam nadzieję właśnie, że te stypendia, które teraz właśnie były przyznane, właśnie będą takim początkiem do takiego właśnie rozwoju właśnie większego dzieci, do większych szkoleń, między innymi teraz właśnie mieliśmy taką sytuację właśnie, że mieliśmy 2 tygodnie temu właśnie też szkolenie właśnie z mistrzem świata, z panem Mirko właśnie Gozolim, taką właśnie legendą właśnie tańca w Warszawie. No i oczywiście no, młodzież właśnie była zachwycona w ogóle. No to mówię, to się zdarza raz na wiek, powiedzmy, nie? Żeby takie szkolenie właśnie, powiedzmy, żeby na takim szkoleniu być. Młodzież z klubu AKAT nie wyobraża sobie życia bez tańca, wspólnych ćwiczeń i wsparcia rodziców oraz trenerów Magdaleny i Jacka Baczewskich. Postanowiliśmy zobaczyć, jak wygląda codzienny ich trening i sprawdzić, jak się czują stypendyści marszałka województwa podlaskiego. Czuję się taka odznaczona i że jednak to, co robię, nie jest tak na marne wykorzystywane, tylko ma to jakiś sens. Jest to duże wyróżnienie, myślę, że oboje się bardzo cieszymy z tego powodu. Można tak się spełnić też artystycznie, jesteśmy trochę takimi aktorami podczas tańca. Musimy grać z widownią i tak, myślę, że to jest coś ciekawszego niż zwykły sport. Nie no, super, takie no wyróżnienie jednak, tak? Zdecydowanie. Dlaczego warto tańczyć? Moim zdaniem jest to bardzo, bardzo dobra forma ruchu. Jest to zdrowe na pewno i uczymy się kontrolować własne ciało. Bardzo miło. Na pewno to pomaga nam w rozwoju, w fundowaniu szkoleń, zajęć, więc... Mi się wydaje, że jest to duży zaszczyt, że spośród grona tylu ludzi mogliśmy my być wybrani akurat do tego stypendium. Świetnie, czujemy się bardzo wyróżnieni i docenieni. Tak. No na pewno czujemy, że jesteśmy wyróżnieni i to tak motywuje nas też do pracy dalszej. Bardzo przyjemne uczucie, takie wyróżnienie. No na pewno to jest jednak jakieś wyróżnienie i na pewno się przydadzą właśnie te środki na dalszą karierę. No mamy różne osiągnięcia, między innymi jest to wicemistrzostwo województwa podlaskiego.
No i różne inne zwycięstwa w turniejach ogólnopolskich. Tak, no braliśmy też udział w Mistrzostwach Polskich, więc myślę, że mamy tych wyjazdów, dlatego się opłaciło. Marszałek Artur Kosicki podczas gali zapowiedział, że w przyszłym roku liczba stypendystów wzrośnie, bo młodych, utalentowanych ludzi jest wielu w województwie podlaskim. Jednym z nich jest młody skrzypek z Samorządowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Wysokim Mazowieckiem, Miłosz Oleński, który marzy o karierze muzycznej w orkiestrze symfonicznej, a jego autorytetem jest izraelski skrzypek, dyrygent i pedagog Maksim Wiegierow. Gram na skrzypcach od 4 lat. Moją wielką pasją, bardzo to lubię i bardzo chętnie sięgam po skrzypce praktycznie codziennie. Na początku mnie tata zachęcił i potem po prostu tak jakoś się wzięło i zacząłem to lubić. Wiążę swoją przyszłość z muzyką, chcę na przykład grać w orkiestrze symfonicznej. Na stypendium marszałka pracuje się latami. Jednym ze stypendystów jest tancerz breakingu. Taniec ten zyskał popularność na początku lat 70. XX wieku na ulicach Nowego Jorku, a z czasem przerodził się w globalną społeczność i kulturę, która wymaga połączenia siły, elastyczności, kontroli, wytrzymałości i muzykalności. Jak powiedział Szymon Dmoch, stypendium marszałka pozwoli mu przygotować się do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Wtedy ten atletyczny styl tańca zadebiutuje na największym sportowej arenie świata. Ogólnie bardzo fajne, bardzo przyjemne i jest mi bardzo miło. W swoim życiu osiągnąłem już dużo sukcesów. No, moja przygoda z tańcem zaczęła się gdzieś tak około 7 lat temu. Po prostu jak wracałem z przedszkola, to stawałem na rękach, robiłem jakieś figury itd., itd. I po prostu mama postanowiła, że mnie zapisze i po prostu zacząłem chodzić i tak to się wszystko zaczęło. I tańczę do tej pory. Zawdzięczam bardzo moim rodzicom, którzy mnie bardzo wspierali. Zawdzięczam Markowi Kisielowi, który udostępnia mi salę. I zawdzięczam również mojemu trenerowi, Maćkowi Przostowskiemu, bo naprawdę mnie dużo nauczył. Stypendia marszałka województwa podlaskiego są przyznawane na rok, a każde z nich wynosi 3000 zł. Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów z województwa podlaskiego zostały ustanowione w 2005 roku, by pomóc dzieciom i młodzieży w realizacji ich pasji i talentów oraz dotrzeć do tych uczniów, którzy mają utrudniony dostęp do dóbr kultury. Obecnie stypendia przyznawane są młodym, zdolnym ludziom z całego województwa. Pula na tegoroczny konkurs wyniosła 450 tysięcy złotych. Kandydatów zgłaszały szkoły podstawowe, średnie, artystyczne, stowarzyszenia i instytucje kultury. Tegoroczną galę uświetniły występy stypendystów zespołu Harmonika z Soku, tancerzy Julii Klim i Damiana Homaniuka ze studia Twist z Białegostoku oraz Patrycji Kuczko i Zuzanny Żur z zespołu Majoretek z Hajnówki, tancerza street dance'u Szymona Dmocha z Łomży i wokalistki Marii Piekarskiej. W Wiźnie powstał klub seniora. Samorządowcy skorzystali z możliwości i dofinansowania w wysokości ponad 150 tysięcy złotych, jakie dał rządowy program Senior Plus. To oficjalne otwarcie klubu, choć faktycznie funkcjonuje on już od kilku tygodni, zgromadziło lokalnych parlamentarzystów i zaproszonych gości. Widać, że starsza młodzież się organizuje, takie kluby seniora powstają. Dzięki temu możemy też zagospodarować pomieszczenia, były świetlice, nieświetlice, które wiejskie, które gdzieś tam są opustoszałe. Są środki na to, żeby takie świetlice wyremontować i dostosować właśnie na kluby seniora. Należy się z tego przede wszystkim cieszyć, bo niektóre osoby poświęcały się dla życia zawodowego, życia rodzinnego, nie mogły się realizować, tak? Po 60 roku życia się okazuje, że wiele osób wtedy pokazuje różne talenty. W uroczystym otwarciu samorząd województwa reprezentował Marek Olbryś, który zadeklarował wspieranie takich inicjatyw. Chcemy finansować, chcemy wspomagać różnego rodzaju działalność pomocna dla samorządów, dla mieszkańców tak naprawdę. I jesteśmy szczęśliwi, że dzisiaj oddajemy taki obiekt, bo w każdej gminie powinien być chociaż jeden, dwa nawet obiekty, gdzie nasza ta starsza młodzież może się spotkać, pobawić, ale coś twórczego zaproponować dla mieszkańców. I to jest taka płaszczyzna, gdzie można właśnie pokazać, że takim starszym ludziom chce się również też działać i to trzeba podtrzymywać, kultywować i jak najbardziej
wspierać. Klub powstał z myślą o osobach, które ukończyły 60 lat i chciałyby aktywnie spędzać czas, dowiedzieć się czegoś nowego lub poszerzyć swoje zainteresowania. Jego działanie ma na celu promocję zdrowego i aktywnego stylu życia wśród wiźnieńskich seniorów. Samorząd gminy do rządowych funduszy dołożył około 100 tysięcy złotych. Jak widać, niewyrzucone pieniądze w błoto. Jest to miejsce integracji między sobą seniorów, ale też integracji seniorów z dziećmi, z młodzieżą, które tutaj się już odbywa. To też było takie ich oczekiwania i myślę, że potrzeby, tak, żeby ci seniorzy po prostu mieli gdzie przyjść, jak spędzić czas, tak, zintegrować się, nauczyć się też czegoś nowego. Na razie dopiero można powiedzieć, zaczynamy, to jest początek naszej drogi. Z klubu, który powstał z inicjatywy starszych mieszkańców Wizny, korzysta na razie 10 osób. A my ciągle, jak nie z babci z dziećmi, a teraz dzieci po przedszkolach, w żłobkach, więc babciom przydało się takie miejsce i cieszymy się, że jest. Pomysłów mamy dużo. Mam prace manualne, będziemy śpiewać, bo mamy, będzie taka pani, która będzie to prowadziła z nami, wycieczki, kijki dla zdrowia, no i teraz okres przedwielkanocny, ale okres przedwielkanocny to palmy, także pomysłów jest dużo, nas jest dużo i pomysłów dużo. Jest bardzo miło i przyjemnie. Przychodzimy, pijemy sobie kawkę, herbatkę, przygotowujemy się do czegoś, ustalamy regulamin, ustalamy, co będziemy robić, co chcemy robić. Bardzo mile i przyjemnie. Myślę, że będę uczestniczyć zawsze. Może jakiś teatrzyk zrobimy. Inne babcie w oknach siedzą i o życiu nic nie wiedzą, a ja chodzę, ruszam się, ruch to zdrowie. Każdy to wie. Smukłe nogi, brzuch płaski i figura niezłej laski. Poświęcenia klubu Senior Plus dokonał proboszcz Piotr Mazurek. Symboliczne przecięcie wstęgi dało nowy początek miejscu, w którym seniorzy będą mogli dzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą, a także zdobywać nowe umiejętności. Pełni entuzjazmu klubowicze z Wizny podjęli gości nie tylko pysznościami kulinarnymi, ale także krótkim koncertem. Jedynym drobnym problemem w dotychczasowej działalności klubu seniora w Wiźnie jest skromna reprezentacja mężczyzn. Jest ich zaledwie dwóch, choć jeden z nich to senior nad seniorami, czyli przeszło stuletni Tadeusz Grabowski, który akompaniując sobie na mandolinie własnego wyrobu zaśpiewał, że życie jest piękne. Życie jest piękne. Pół miliona złotych z budżetu województwa trafi do klubów reprezentujących nasz region w najwyższych klasach rozrywkowych w kraju oraz występujące w niższych ligach organizacje sportowe, przygotowujące kadry wojewódzkie czy realizujące wydarzenia sportowe. Szczegóły dotyczące wsparcia podlaskiego sportu przedstawili podczas konferencji prasowej marszałek Artur Kosicki oraz członek zarządu Marek Malinowski. Działanie, które zainicjowaliśmy w tamtym roku, to jest tak zwane Team Podlaskie, czyli wsparcia najlepszych sportowców, takiej elity, zarówno sportowców występujących na poziomie seniorskim, jak i też i tych młodszych kolegów, którzy osiągają takie wyjątkowe sukcesy, jeśli chodzi o arenę światową. Także ja myślę, że jeszcze poza tą kwotą, którą Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył, czyli 8,5 miliona złotych, które już zostało rozdysponowanych, zostanie jeszcze przekazane około 1,5 miliona złotych na te działania, o których powiedziałem. Uważamy, że ta olimpiada, która odbyła się ostatnio, pokazała nam, że warto jest inwestować w podlaski sport, ale i też szereg takich mniejszych turniejów, konkursów, czy też turniejów czy konkursów
w których startowali juniorzy, czy juniorzy młodsi, czy też młodzicy, wskazują na tym, że faktycznie województwo podlaskie jest mocne pod względem sportowym. Dlatego tym niemniej cieszy nas to, że faktycznie jako zarząd województwa podlaskiego możemy wspierać nie tylko takie duże potęgi jak Jagiellonia, Białystok czy Ślepsk, Malą, Suwałki, ale też młodszych sportowców, młodsze, mniejsze kluby, czy kluby, które czasami rozgrywają swoje zawody na poziomie okręgowym, czy też drugiej czy trzeciej ligi. Podlascy sportowcy godnie reprezentują nasze województwo zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, co pokazują ich sukcesy podczas ubiegłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Chciałbym może przejść do konkretów, bardziej do szczegółów i właśnie powiedzieć Państwu, na co jako zarząd i jako Sejmik Województwa Podlaskiego postanowiliśmy te pieniądze na sport wydać. Po 500 tysięcy złotych otrzymają Jagiellonia Białystok i Ślepsk Suwałki. Oba kluby rozgrywają swoje mecze w dwóch najpopularniejszych ligach w całej Polsce. Piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie oraz siatkarskiej Plus Lidze. W ramach współpracy logo województwa podlaskiego będzie umieszczone zarówno na strojach piłkarzy, jak i na banerach wyświetlanych podczas meczów drużyn, transmitowanych również w telewizjach ogólnopolskich. Z kolei łącznie niemal 450 tysięcy otrzymają pozostałe kluby z ich dyscyplin sportowych, występujące w najwyższych klasach rozgrywkowych. Będzie to Lowlanders Białystok, Uczniowski Klub Sportowy Hubal w Białymstoku, Suwalski Klub Badmintona, Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy Słoneczny Stok, Uczniowski Klub Sportowy Dojlidy Białystok, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWS IPW Łomży oraz Białostocki Klub Petank. Dofinansowanie przeznaczone zostanie również m.in. na zajęcia sportowe dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w ramach programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizację ogólnopolskiego programu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki czy dofinansowanie klubów sportowych z naszego regionu za wyniki sportowe w systemie sportu młodzieżowego. Wsparcie z budżetu województwa otrzymało niemal 50 piłkarskich klubów, które swoje mecze rozgrywają na poziomach drugiej ligi do klasy A. Jedynym zespołem reprezentującym region na szczeblu centralnym są drugoligowe Wigry Suwałki, które otrzymały 165 tysięcy złotych. Inne właśnie kluby piłkarskie od drugiej ligi po A klasę. Na ten cel wydaliśmy w sumie ponad 2,5 miliona złotych. Wysokie dotacje dostały także kluby trzeciej i czwartej ligi, w tym m.in. ŁKS 1926 Łomża, Ruch Wysokie Mazowieckie, MOSP Białystok, Wisła Szczuczyn, Hetman Białystok czy Promień Mońki. Siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, tenis stołowy i futsal. Reprezentanci tych dyscyplin także otrzymają dotacje z budżetu województwa podlaskiego. Również wsparliśmy inne kluby biorące udział w innych dyscyplinach sportowych. Podlaska Federacja Sportu po raz kolejny przygotowuje kadry wojewódzkie do startu we współzawodnictwie młodzieżowym w 27 dyscyplinach, a także przeprowadzi seminaria i szkolenia z zakresu sportu. Na ten cel przeznaczono ponad 600 tysięcy złotych. Na przygotowanie zawodników młodzieżowych oraz organizację wydarzeń sportowych dofinansowanie otrzymają także m.in. Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe oraz Podlaski Związek Piłki Nożnej. Zarząd Województwa Podlaskiego nie zapomniał także o zawodnikach z niepełnosprawnością. Dotacje trafią do takich organizacji jak na przykład Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych Start czy Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlaskie. Też z budżetu województwa podlaskiego w tym roku będziemy współfinansować wiele właśnie też innych imprez sportowych o ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży w sportach halowych. Dodatkowo środki z budżetu konkursowego trafią do wielu innych organizacji i klubów sportowych, które organizować będą wydarzenia zarówno na poziomie młodzieżowym, jak i seniorskim. Dzięki tym dotacjom w naszym województwie obędą się m.in. 41. Rajd Polski, Klubowe Mistrzostwa Europy w badmintonie, Podlaska Liga Piłkarska oraz kolejna edycja organizowanego przez MKS Ślepsk Malow Suwałki memoriału Józefa Gajewskiego, w którym wystąpią najlepsze drużyny siatkarskie w kraju. Opera i Filharmonia Podlaska przy współpracy z Fundacją Pro Anima zaprasza na wyjątkowy koncert charytatywny Sercem z Ukrainą 27 marca o godzinie 19. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów oraz ze zbiórki do puszek będzie przeznaczony na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Wystąpią orkiestra i chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, Krzesimir Dębski dyrygent, Milena Lange sopran, Wioleta Bielecka przygotowanie chóru.
Niezwykła, magiczna, zachwycająca. Tak najczęściej opisywana jest Dolina Narwi. Kraina leżąca w granicach województwa podlaskiego przez wielu uznawana za ewenement przyrodniczy na skalę światową, a ponadto określana mianem polskiej Amazonii. Bierze swój początek z bagien białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Rzeka ma 484 km długości, z tego 448 w Polsce i jest jednym z największych prawostronnych dopływów Wisły. Jest jedyną w Europie rzeką określaną naukowo jako anastomozująca. Oznacza to, że biegnie kilkoma korytami, które na przemian łączą się i dzielą, tworząc wyjątkowy ekosystem wód, bagien i torfowisk. Rozlewiska jednej z najpiękniejszych rzek regionu najbardziej malowniczy widok przedstawiają wczesną wiosną. 16-kilometrowy odcinek wijącej się meandrującej rzeki wraz z licznymi starorzeczami to obraz, który zapamiętasz na długo. To właśnie nad tą rzeką znajduje się Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, dom setek gatunków ptaków wodnych i zwierząt, mekka ornitologów i fotografów przyrody. Ornitologicznemu spektaklowi na majestatycznych rozlewiskach Narwi, który w tym roku rozpoczął się wcześniej niż zwykle, postanowiliśmy przyjrzeć się wraz ze znanym i cenionym przyrodnikiem Mariuszem Sachmacińskim, dyrektorem Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Film z odrodzenia w Dolinie Narwi do obejrzenia w telewizji Narew i na portalu informacyjnym www.narew.info. Serdecznie polecamy.